Zabiorę cię teraz do Gamala, twojego właściciela. A, niech to! Hej, nie denerwuj się! Nie szukam kłopotów! Porozmawiajmy! Powiesz mi coś ciekawego? Pochodzę z tych okolic, więc na pewno znajdzie się parę rzeczy, o których mógłbym ci opowiedzieć. Więc jak? Pomożesz mi się stąd wydostać, czy połakomisz się na te kilka nędznych monet, które oferują za moją głowę? Gdzie chcesz iść? Przeprowadź mnie przez wioskę do myśliwego Jensa. Ukryję się u niego na jakiś czas, zjem parę porządnych posiłków. Ręka rękę myje. Może nie grzeszę odwagą, ale jestem sprawny i zręczny. Jeśli mi pomożesz, nauczę cię paru sztuczek. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Bez gadania. Pójdziesz teraz ze mną. No dobra. Skoro nie dasz się przekonać, zrobię, co mi powiesz. Jak mogę znaleźć zioła? To proste, jeśli wiesz, gdzie szukać. Na przykład gdzie? Na zboczach gór. Jeśli będziesz miał szczęście, możesz znaleźć całe połacie. Przyprowadziłem ci gościa. Harek musi się na jakiś czas ukryć. Dobrze, może się zatrzymać u mnie. Znajdę tu gdzieś w okolicy zioła lecznicze? Poszukaj wyżej, w górach. Może dopiszę ci szczęście. Uważaj tylko, żebyś nie skończył jako karma dla wilków. Jeszcze jedna cholerna bestia! Tych bestii jest więcej! To załatwi sprawę! Czego chcesz? Sprzedałeś orkom paladyna? Jest w latarni morskiej. Orkowie go przesłuchują. Dali mi przyzwoitą cenę, ale jego ekwipunek był bezwartościowy. Pęknięta zbroja, tandetny puchar, kilka drobiazgów. Co się stało z ekwipunkiem schwytanego paladyna? Jest u Urkrasa. Dał mi za niego marne 50 złotych monet. Stać! Ani kroku dalej! Nie, nie wiemy, czy można ci ufać. Wciąż masz rzeczy schwytanego paladyna? Ta, masa bezwartościowego śmiecia i jakiś dziwaczny puchar. Mogę wziąć ten puchar? 100 sztuk złota. Sprzedaj mi puchar schwytanego paladyna. A ma, mnie on i tak na nic. Pokaż mi swoje towary. Czemu nie zajmiesz się czymś innym niż przerzucaniem gnoju? Dlaczego? Bo zmusili mnie do tego orkowie. Kazałem ci się przestać głupio uśmiechać. Nie zawsze byłeś świniopasem, prawda?
A któż z nas zachował stanowisko sprzed wojny? Spytaj wszystkich, którzy nie chcieli się poddać. Przed wojną należałem do milicji tego miasta. Inos wie, że wszystko bym oddał za powrót do dawnych, dobrych czasów. Należysz do buntowniczego podziemia. Buntownicy. Nienawidzę tego słowa. Jesteśmy prostymi ludźmi, którzy nie chcą się podporządkować okupantowi. Przysyła mnie Javier. Byłeś więc już w Redok. Dobrze wiedzieć, że wciąż istnieje. Dziękuję za informację. Jak mogę was wesprzeć? Tutejsze życie nie jest pozbawione zagrożeń. Kogo mam zabić? Nie. Dostarcz nam broń. Nic specjalnego, po prostu 3 paczki broni. Kiedy rozpocznie się rewolucja? Sami sobie nie poradzimy. Orkowie mają przewagę liczebną. W latarni więziony jest potężny paladyn Wenzel. Z jego pomocą zaryzykowałbym atak na orków w Cavedan. Stać! Ani kroku dalej! Nie! Nie wiemy, czy można ci ufać. Stać! Ani kroku dalej! Na pewno masz coś lepszego do roboty. Schowaj broń, Mora! Dzięki, przyjacielu. Nie zapomnę ci tego. Przypomnę się, jeśli będę czegoś potrzebował. W porządku. Proszę, weź przynajmniej kilka mikstur. Będziesz ich potrzebował. Przyniosłem ci trochę mięsa. Super! Dzięki, stary. Oto zioła lecznicze. Stanowilibyśmy zgrany zespół.
Gdzie mogę znaleźć zioła lecznicze? Rozejrzyj się przy latarni morskiej. Wczoraj widziałem tam kilka sztuk. Nie zawracaj mi głowy. W tej chwili nie mogę niczego stworzyć. Zrobię sobie przerwę. Na pewno są jakieś sprawy, którymi musisz się zająć. Hadermistrz jest zadowolony z mikstur. Dobra robota. Nie. Nie wiemy, czy można ci ufać.